Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Czy słyszałeś Sanach? Posłuchaj jej głosu, zobacz klip, czy widziałeś ją? A ponieważ parę miesięcy tak słyszałem, to w końcu postanowiłem zobaczyć i się okazało, że jestem ostatni, bo już przedtem cała Polska ją oglądała i słuchała, dlatego dziś w Nie mam pytań bohaterka całego zamieszania, czyli Sanach. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Rzeczywiście tak było, słuchaj, że co pewien czas, słuchaj, czy słyszałeś ją, zobacz, posłuchaj jej głosu, niesamowity głos. I ja tak, wiesz, ja mówię, dobra, o co chodzi, wiesz, niestety do starszych ludzi czasami coś na samym końcu dociera. Ale, no, znaczy, tak to się zaczęło na szybko, moim zdaniem jeszcze tak nie do końca ludzie mnie tak znają, może ktoś tam zna Szampana, bo on tam podobno sobie leciał często w radiu, ale tak to nie wydaje mi się, że jak tak mówię, jak Sanach, to oni tam mówią, kto to często, więc nie. To... No tak, ale wiesz kto to, a jednocześnie wiesz, no miliony wyświetleń, no to parę dziesiąt milionów, prawda, wyświetleń, tu mówię akurat o tym szampanie, ale też wystarczy spojrzeć tam na te statystyki Spotify'owe. Widzisz, stary jestem, ale Spotify ogarniam, to też tam jest tego bardzo dużo, więc... No, na Spotify'u to się naprawdę tak dzieje, ja to tak czasem sobie przeglądam, patrzę ile osób mnie słucha i zawsze tak się łapię za głowę, mówię, jak to się stało, bo naprawdę bardzo jakoś tak dużo osób, w ogóle tego nie spodziewałam. Co szczerze, tak po cichutku wchodziłam sobie tam. Może ten szampan był troszeczkę głośniejszy, ale tak to jakby po cichu i tak skromnie chciałam i to nagle tak wypadło. Ale powiedziałeś na samym początku, jak wyszłaś tutaj do studia, że taką masz niesamowitą energię, trochę jak ten wianek, który masz na głowie, wszystko to wystarcza, tak, jakieś takie ciepło i słoneczko, ale że fani zaczynają gdzieś tam wynajdywać miejsca, w których się zatrzymujesz, tak? Tak, to jest bardzo, bardzo fajne, ale troszeczkę dziwne, że po hotelami właśnie spotykam, nawet jak jadę na koncert, to potem jadę tam do swojego hotelu i właśnie tam często widzę, że moi fani są i taka gromadka osób i się zawsze pytam, skąd oni wiedzą, więc już nie ma żadnych tajemnic, już wszystko, no ale to miłe tak zawsze zdjęcie, coś tam ten, to... Słuchaj, ale mam nadzieję, że nie informujesz ich na przykład, nie wiem, na Instagramie, czy na gdzieś tam jakimś, właśnie, że tam zaraz się pojawisz, więc oni już są uprzedzeni może. Możliwe. Nie wiem, jak to się sprawdza. Może mam jakiegoś kreta w zespole. Już wszystkich tak podejrzewam. Mówię, chłopcy z zespołu, jeżeli jesteście kretami, to się przyznajcie, po prostu będzie wywałka. Czy jakiś specjalny agent, który tam jakiegoś SMS-a, słuchajcie, już płot, uwaga, czekajcie. No ale rozumiem, że na razie te wszystkie przejawy są dla ciebie takie, jest to miłe, ale czy czujesz, że to może już cię za chwilę zacząć męczyć? Męczyć? Nie, troszeczkę, może się trochę boję, bo ja jestem gaduła i boję się, że na przykład podczas jakiegoś wywiadu albo czegoś powiem, gdzie mieszkam dokładnie, albo numer mieszkania, albo kody do domofonu. Tego się boję, że to będzie przypał później, tak, żeby dowiedzieli i tak potem się obudzę rano i ktoś tak na moją głową, siemka, dasz autograf. Albo ciekawe poda do łóżka. No. Tak, to... no, dlatego że troszeczkę się tego boję, bo ja nie mam, jakby, jak mówię, to nie zatrzymuję się często. Ale wiesz, że z taką energią, którą masz, bo to już ją widać i jakby słyszę, jak tylko weszłaś tutaj do studia, to zagarnęłaś przestrzeń, co dla mnie, dla wywiadu jest w ogóle super. To boisz się takiegoś momentu, w którym na przykład nagle te rzeczy, nie chcę ciebie oczywiście straszyć, ale że one mogą zwrócić się trochę przeciwko tobie. Właśnie to, że jesteś ufna, że jesteś uśmiechnięta, to naiwna. Jest cudowne. Ale też mówisz, że jesteś asertywna. To już gdzieś wyczytałem. Asertywna w studio. W pracy zauważam, bo jak na początku zaczynałam pracę w studio z producentami i w ogóle, to pamiętam, że tak bałam się cokolwiek powiedzieć, a teraz się trochę zmieniło i tak czuję się pewniejsza siebie i taka odważniejsza, że właśnie, że mam coś do powiedzenia, że to są moje piosenki, więc jakby ode mnie wszystko wychodzi. To już tak troszkę to do mnie dotarło, ale tak, żeby czasem się postawić, coś powiedzieć, to jeszcze jestem tchórzem strasznym. Ale daj spokój, ja myślę sobie, że i tak mógłbym się od ciebie tej asertywności uczyć, wiesz, bo tak dziś właśnie w jednym z wywiadów miałeś o takiej świadomości, przykład, że wiesz, czego chcesz doskonale, prawda? I nagle, tak. No, wiesz, tak, no, kurczę, młoda osoba, wiesz, no nie będę ci tego jakby wymawiał, no, że jesteś, wiesz, młoda, to bardzo dobrze, ale że po prostu to jest trudne, żeby nie dać sobie wejść na głowę, bo nagle, wiesz, wyobrażam sobie, że masz, nie wiem, wianiuszek, producentów, wszystkich, jak tutaj nagle tak. Zachować siebie? No, trochę mnie to tak zadziwia, że czasem jestem bardzo wkurzona. Ja tak, jak ktoś mi tak mówi coś, czego ja tak nie chcę robić, to naprawdę aż się zdziwili, jak powiedziałam ostatnio w wytwórni, że ja tak mam problem z kontrolowaniem
agresji. O, proszę. Naprawdę, jestem bardzo agresywna i tak bardzo szybko się wkurzam. A jak się wkurzam, to mówię bardzo brzydkie słowa. Aha, czyli to są brzydkie słowa, plus, ale jakieś jeszcze inne objawy, na przykład tupnięcie nogą, rzucenie czymś, tak, lecą skrzypce jakieś. Naprawdę, to właśnie przed koncertami mam w ogóle na skrzypcach, jak grałam na skrzypcach często koncerty, to właśnie już przed konkursem pamiętam, że było tak, że ja z skrzypcami, tak już w zasadzie się zatrzymywałam przed ścianą, ale mama się tak zdziwiła, mówi, że Zuzia, skrzypce rozwalisz, a ja mówię, że nie chcę wychodzić na scenę, to ze stresu. Czyli to muszą być takie skrzypce ratunku, czyli może jakieś po prostu gumowe powinnaś mieć, wiesz, że tak po prostu... Właśnie o tym myśliły. W Stanach jest moim gościem, mogę mówić też Zuzia do ciebie, czy Zuzia, nie? Tak, no właśnie, musisz się szykować na te same pytania teraz troszeczkę, czyli na przykład musisz nam wyjaśnić jednak pseudonim Sanach. Myślę sobie, że już masz gdzieś na pamięć dyskietkę z tym, jak ktoś, ale jest to konieczne. Tak, bo to jest naprawdę całkiem proste, bo to jest, to się wzięło od mojego imienia, Zuzanna, Suzana i Sanach. Skróciłam tak do Sana. Żeby skrócić. Tak, bo w ogóle miało być Sana, bo chciałam tak po angielsku Sana. I chciałam tak, że chciałam mówić, tak się przedstawiać, że hi, I'm Sana, how are you? Ale potem zmieniłam, chciałam po polsku i chciałam tak, że Sanach z tym H. Czyli już się szykujesz na karierę międzynarodową, no zobacz, jak sprytnie, wiesz, to H już tam dodane już, że gdzieś tam w Anglii czy gdzieś w Sanach, hej, no to co powiedziałaś, już gotowa jesteś. No byłam, bo byłam tak nakręcona no, na to, ale po prostu już nie chcę. Ja to właśnie już dzisiaj mówiłam swojemu menago, że moim marzeniem jest za kilka lat, po piątej płycie pojechać sobie na wieś, mieć gromadkę dzieci, kurki, krówki i z ciocią i wujkiem tak dbać o gospodarstwo. I doić krowy. Ostatnio właśnie pojechałam doić krowy i tylko, że tam są już dojarki, to tak się nie da co ciocią, nie tylko doja. I po prostu super było, fajnie. I tak krówki, też wołałam krówki, one przychodziły do mnie, fajnie tak. Okej, dobrze. Czyli rozumiem, że na razie nie tykamy kariery międzynarodowej. Wszystko w swoim czasie, ale najpierw muszą być te krówki wypasione. Ale posłuchaj, powiedz mi, bo chciałem tak zupełnie dotknąć takich początków, czyli twojego, nie wiem, plumkania na pianinku. Co najpierw było? Głos czy plumknięcie w pianinku? Plumknięcie, bo ja myślałam, że będę kompozytorką taką, że na skrzypcach też sobie coś tam komponowałam, ale to już może później. Na pianinku też tak sobie grałam taką trochę muzę filmową. Myślałam, że może będę komponować muzykę filmową, właśnie takich filmów, takie rzeczy będę wymyślać, ale potem mi się odechciało, bo zaczęłam sobie do tych melodii śpiewać. Tak po prostu, bo miałam pianinko i tak ten głos gdzieś tam pasował, zwrotka, refren, tylko że były to takie ballady ambitniejsze niż ja teraz robię. Cześć, bo ty wykonujesz teraz quality, to się nazywa quality pop, tak? Coś? Quality pop. Quality pop, czyli jakościowy, co to znaczy? High fidelity, high quality. Słyszałam art pop, quality pop, jeszcze szlachetny pop. Tak, ale ja uznałam, że ja nie będę mówić tak o swojej muzie, bo mnie zgłupią. Nie, ale rozumiem, nie. Że... Dobra, czyli te twoje początki były takie, że... Jak to było? Kto wszedł do pokoju i powiedział, dziewczyno, musimy z tym iść do studia? Była taka osoba? Czy nie ty... było. Nie, to było raczej tak, że ja chodziłam sobie po tam różnych takich The Voice of Poland, jakieś tam próbowałam i nic się nie udało. O tym pogadamy, tak, no, tak ale... jakoś nie udawało się. Ja tylko do studia sobie poszłam, bo tata powiedział, że Zuzia, pośpiewaj gdzie indziej, nie tylko w domu, do studia pojedziesz. Pojechałam, wróciłam, tak kilka lat chodziłam. Okazało się, że w studio mnie nagrywał pan Puczyński, któremu bardzo dużo zawdzięczam. I to dzięki niemu zostałam tam później przedstawiona w wytwórni, więc to można powiedzieć, że przez rodziców, potem pan Andrzej właśnie, a później już wytwórnia. Ale poczekaj sobie, ale jak to było tak, że sobie siedziałaś w tym studio, bo gdzieś ono tam blisko było, grałaś i nagle się okazywało, że to ktoś nagrywał, tak przypadkiem. Czyli, no przyszliśmy do studia. Czyli co, no bo pan... niech się dzieciak wyszaleje, prawda, tak? I przy okazji, wiesz, nagrajmy to. Tak, bo ja, nie, bo przyszłam do studia właśnie nagrać tak trzy piosenki i poznałam pana Andrzeja. Myślę sobie, o, bardzo tam miły, bardzo jest tak fajnie, przyjemnie, jeszcze jakieś kamery były, bo mama chciała bardzo to gdzieś tam zachować na pamiątkę, więc kamery takich panów poprosiliśmy, żeby też nagrali, potem sobie tak oglądaliśmy to razem z rodzinką i później to dopiero pokazaliśmy na YouTubie i tak już moja szkoła cała była w szoku, w sensie tam, gdzie w liceum, gdzie chodziłam, mówię, co, ty śpiewasz? Jak to? Nikt nie widział. Co? I fajnie to było, bo taka się zrobiłam już nie tylko skrzypaczka, ale też śpiewaczka w szkole, więc to fajne było. Ale nie wiedziałam przez długi czas, że pan Andrzej to pan Andrzej Puczyński, tak. Który mnie nagrywał. No.
Słuchajcie, Radio Z, moim gościem jest Sanach. Potężna siła muzyki w Radio Z, a już za chwilę o studiach i o tym, co dalej. Nie mam pytań. Nie mam pytań w Radio Z. Posłuchaj, a powiedz mi jedną rzecz. Jaki jest twój obecnie status na studiach? Czy jesteś, kontynuujesz, czy to jest jakaś przerwa? Jak jest moment? Nie mam przerwy, bo uznam, że jak zrobię sobie przerwę, to już nie wrócę. Że tak rozleniwie, że to nie dam rady. Ale tak właśnie uznałam, że dokończę studia. Teraz został mi jeden rok tylko. Na szczęście mam ogromne wsparcie od profesorów na uczelni. Moja pani profesor jest przecudowna. Tak kibicuje i tak mi pomaga w jakichś takich trudnych moich wątpliwościach, że ktoś mówi, że Zuzia, rób swoją robotę rób i tak jak możesz, tak jak umiesz i naprawdę tak się cieszę. Ale twoja pani profesor, bo rozumiem, że to profesor od skrzypiec, tak? Od skrzypiec, tak? Jednocześnie jakoś, nie wiem, akceptuje twoją karierę w tak zwanej rozrywce szeroko pojętej, tak? Nie ma jakiegoś bardzo tam... Bardzo akceptuje. Jak kibicuję w ogóle, już na samym początku, jak zaśpiewałam duet z Matem Daskiem, to były takie moje początki, no to moja koleżanka też z klasy skrzypiec. Ale jakie to początki? No to... jednak z Daskiem, prawda? Tak się rozkręcała. Od taki początek. No i później właśnie moja koleżanka z tej samej klasy skrzypiec mówi tak, pani profesor, pani musi posłuchać, tutaj Zuzia śpiewa. I pani była zachwycona i powiedziała, że pięknie, pięknie. A ja mówię, że no tak, ale tak dopiero co zaczynam, nawet pewnie nic się nie uda, tak po cichutku. Ale pani od samego początku wspierała. Ale nie było jakichś głosów na uczelni, że ojej, co to jest, że oddałaś się jakiejś rozrywkowej, frywolnej muzie? Nie. Nie, teraz nawet widziałam, że jakiś post na stronie uniwersytetu jest ze mną, tam, że to są dumni, że to Opole i tak dalej. I ja tak pomyślałam sobie, że jej, ale fajnie, że wreszcie, że taka to nie jest tajemnica, bo ja tak to długo trzymałam w sekrecie, tak bałam się, wstydziłam się też i tak się jakoś przełamałam, coraz więcej osób usłyszało i ogromne wsparcie uczelni. Ja sobie nucą po korytarzach twoje kawałki. Nie. Myślę, że nie, chociaż tam jest tylu muzyków, że myślę, że jak jakaś orkiestra, coś orkiestrowego będę grała sobie, to będę wiedziała, gdzie szukać. Ale sobie w ogóle ty jesteś tak, no właśnie śmiało można powiedzieć, że jesteś człowiekiem orkiestra, bo tak, obecnie studiujesz instrumentalistykę, tak, jeszcze? Czyli na skrzypcach sobie gram. A, czyli to są skrzypce. Tak, aha, są bo ja mi się w ogóle właśnie. Dla mnie widzi, no to głupek jestem, bo dla mnie instrumentalistyka to jest taka, że grasz na wszystkich instrumentach, że człowiek orkiestra. I powiedziałem, że to sprytne z twojego punktu widzenia, bo tak, wiesz, sama piszesz teksty, sama grasz na wszystkich instrumentach i już nie musisz płacić instrumentalistyka. No to by było fajne, ale nie, to ja nie gram na wszystkich. Gram na pianinie, na fortepianie, gram na skrzypcach, na ukulele znam kilka akordów i też sobie podgrywam i na gitarze, ale to tylko, ja bardzo brzydko wyglądam z gitarą, nie wiem dlaczego, ale tak nie lubię siebie, jak wyglądam. Ja widziałem ciebie z gitarą, no to dobra, co, że za duża gitara, może mniejszą. I tak wyglądam tak jakby powiększa niż ja, tak dziwnie. Tak, jak z jakimś kajakiem, tak? nie wyglądało to źle, to może sobie dobierz jakąś mniejszą gitarkę, wiesz, coś takiego. No, znaczy właśnie ukulele jest spoko, dostałam... No właśnie, bo ukulele, tak to jest. Od mojej siostry dostałam takie cudowne ukulele. Normalnie tam jest napisane Sanach, takie złociste Sanach, bardzo piękne. I właśnie grałam sobie wczoraj, tak byłam smutna, bo czułam, że tak może nie najładniej mi coś tam wyszło, w sensie muzycznie. I byłam trochę... A gdzie ci nie wyszło muzycznie? Nie powiem, ale... Gdzie, bo w Opolu to chyba wyszło, prawda? To jakieś... Tak... Mogło być lepiej. No więc byłam troszeczkę sobą tak zasmucona i usiadłam z ukulele i tak zaczęłam sobie grać piosenkę Toma Waitsa i nie chcę powiedzieć źle, ale Tom Waits, to chyba Tom Waits się pisze. Hold on, you gotta hold on, take my hand, I'm standing right here, you gotta hold on. I tak ciągle, oh, you gotta hold on. Ja sobie masz niesamowity głos, ale do Toma Waitsa to ci jeszcze daleko, bo on jest taki chyba po prostu multiprzepity troszeczkę. Znaczy, Nie chcę go tam jakoś recenzować, ale ma bardzo niski i taki chrypiący jeszcze. Tak. Ale to jakby... Ale powiedz mi, czy jest, bo jesteś surową recenzentką swoich występów, czyli tak naprawdę zawsze musi być naj. Tak, to ale bardzo... wiesz, że tak nie da rady.
Ale ja wiem, że po prostu mogę lepiej. Znaczy wiem, że na przykład w pokoju wyszłoby mi ładniej. To mnie tak dobija. A myślę sobie, dobra, są to moje początki, lecę dalej, nie przejmuję się. Zana, powiedz mi, czy już masz autograf Dawida Podsiadły, czy on raczej już teraz chce wziąć od ciebie? nie mam autografu i właściwie to... Ojej, co... Mam ogromne wsparcie od tej osoby, to jest przecudowny człowiek, taki ogromny autorytet, szczerze mówiąc to z takich artystów, o których marzyłam, żeby poznać, to najbardziej właśnie marzyłam, żeby Dawida poznać, no i tak, no jestem do dzisiaj jakby... zaszczycona się czuję. Nie, naprawdę bardzo, bardzo. Ale powiedz mi, rozmawiałaś z nim? Już mieliście jakąś tam, nie wiem, czy przez telefon, czy coś? Czy to jest takie wsparcie na razie wsparcie i takie, właśnie, tak. Udało się porozmawiać, bardzo było miło, więc ogromne wsparcie. To takie kibicowanie bardzo czuję. I tak mi to pomaga, bo jak właśnie byłam taka smutna, potem tak usłyszałam, że nie było tak źle. Pomyślałam sobie, o, dziękuję. I tak od razu lepiej, no. Czyli, a jak od niego usłyszałaś, tak? No bardzo tak wspiera, tak. Za dużo gadam, przepraszam. Nie, ale nie, bardzo dobrze, to jest wywiad. Uwierz mi, jest tylu artystów nie gadających, nie będę jakby wymieniał, więc dla mnie to jest cudowna sprawa, że ja nie muszę mówić, natomiast tak wypełniasz wszystko energią, że jest to dla mnie niesamowite i tak nawet się czasami przyglądam i myślę sobie, Jezus Maria, co to za zjawisko, wiesz? Więc czasami może w moich oczach to widzisz i to jest fajne. Słuchaj, bo jakie to uczucie, jak dowiedziałaś się, że on... Kto ci poinformował o tym, że on zaśpiewał twoją piosenkę Cząstka? Tak, na koncercie to Kuba Galiński, który z nim gra w zespole. Tak, tak. Więc jak się dowiedziałam, byłam jeszcze wtedy na takiej randce wtedy. Bardzo. Tak sobie siedziałam i nagle dostaję info, zobacz, kto zaśpiewał twoją piosenkę. I ja mówię, co? I tak byłam zaskoczona i właśnie wtedy tak już się wzruszyłam, że totalnie nie mogłam się skupić na tym, że jestem na takiej randce. Ale słuchaj, to czy ten Randkowicz się nie poczuł zazdrosny o Dawida, wiesz? Nie poczuł, tak. Potem już, nie, potem piliśmy tak winko, nie, to odmarł. Winko podobno obniża, nie, podwyższa ci głos, czyli obniża? Podwyższa na maksa. Ja w ogóle na koncertach widzę to strasznie, że głos mam milion razy tak, wiesz, taki spięty tu, tak jak mówię. A normalnie jak tak się napiję dzień przed czegoś, to potem mam taki niski tutaj, tak, bardzo. Poczekaj, czyli rozumiem, ale czy jakaś z twoich piosenek, która wymaga właśnie tego winka dzień wcześniej. Piosenka. Myślałam, że potrzebuję, ale potem się pozbyłam tego winka i jakoś było okej. Okay. No właśnie, tak. Nie, żeby ci w krew nie wyszło, wiesz, z jakąś regulacją winy. No właśnie. Okej. Okay. Natomiast ty potem, jak to było chronologicznie? Bo zrobiłaś tekst, pierwszy raz w ogóle, ja pierwszy raz, to jest niewiarygodne, że się cały czas człowiek uczy, na przykład, że wykonałaś medley trzech piosenek. Medley to się mówi? Tak się mówi. Co tak to jest medley? Mówią. Czyli taki tak, koktajl jakby, taki... medley. Po prostu zmedlowałaś kilka trzy piosenki Dawida. Kupy. Tak. No i to tak właśnie wyszło, wybrałam sobie trzy takie moje ukochane, właśnie Nieznajomy projekt i jeszcze jedna, nie kłamie. Ja nazywam, a można wziąć tak po prostu trzy piosenki jakiegoś artysty i sobie zmieszać, zrobić z tego taki koktajl? No. Znaczy, w przypadku Dawida to wiadomo, że on ci to od tak po prostu... No nie wiem, jak to wygląda u innych, ale tutaj było bardzo fajnie, wszystko się udało, więc się ucieszyłam. Dzięki, super, tak. O, fajnie, ale było zimno na maksa, jak to kręciliśmy, to taki miałam płaszczyk, co... Nie był płaszczykiem w ogóle, nie wiem, po co to nosiło. No teraz uważaj, teraz tak będzie, wiesz, jak chcesz się wiesz, pięknie wydać na ekipie, no to po prostu na bosaka w styczniu. I... Tak. W tekstach używasz takich słów, które... Jak w ogóle pracujesz nad tekstem, bo one, to jest ciekawa rzecz, że one są bardzo dojrzałe czasami, jednocześnie są bardzo mocno jakby gdzieś w kręgu, wiesz, też twojego wieku i też pewnie zrozumiałe dla dzieciaków, ale na przykład sporo takich jak na przykład, wiesz, jak słynna królowa dramu, tak jakbym troszeczkę tak. O mojej żonie, wiesz, że wiesz, no każdy miał też pod górkę, tak jak w szampanie. Jak to łączysz, powiedz? No ja to tak łączę, ja w ogóle bym chyba nie zaczęła pisać po polsku, gdyby nie to, że tak usłyszałam zespół Witamina. To tak mi się spodobało to, jak oni używają tego języka polskiego, tak się nie boją normalnych takich słów potocznych. To pomyślałam sobie, kurczę, a może by tak właśnie czasem dodawać takie słówka do moich piosenek, gdzie właśnie tak trochę wtedy zluzuję tutaj, taki dystans mam też do piosenki, taki czuję się bardziej na luzie, że tak mogę sobie komponować i na przykład napisać ładne zdanie takie po polsku, a potem jeszcze tak dodać spoko
spoko coś tam, albo coś takiego. Teraz właśnie lubię strasznie takie słówka starsze, których już tak się nie używa, ale to nie no znam proszę, za dużo takich słówek. No proszę, co to jest słowo starsze, których się nie używa? Proszę. Znaczy, bo ja czy... Teraz wyraz strasznego dziada, bo się... Ale nie, naprawdę, bo no. To już gdzieś mówiłam, będę się powtarzać, ale napisałam tego piosenkę ostatnio i tam jest to bagatela, bagatela. To tak strasznie mi się podoba, że to bagatela, ale nie będę śpiewać dalej, bo to jest moja piosenka nowa, ale pięknie. No właśnie, żeby od razu nie zdradzić. No pewnie u nas usłyszycie to za jakiś czas w radiu. ale co, że w ogóle brzmi, że bagatela, od tak, że bagatela. Co to jest bagatela? Zapisuję sobie tak w telefonie i wtedy mam dużo takich słów, które mi się podobają i tak myślę sobie, że o, takie trochę dziwne, ale fajne i wtedy tak pracuję. Ale wiesz, to pewne jest takich na przykład sformułowań, które już jakby dla pokolenia waszego mogą znaczyć coś innego albo w ogóle nie być zrozumiałe. So, ja miałem jakieś taką sytuację, że tam mój syn się awanturował, wiesz, z jakimiś kolegami na osiedlu, ja podchodzę do nich, do chłopaków młodych, mówię, panowie, nie, ale naprawdę, wiecie, panowie, no nie żyjcie kotów, a jeden z nich, ja nie zrobiłem nic żadnemu kotu. Wiesz, że są już... Tak. Mój syn błaga mnie, żebym nie mówił na telefon komórkowy aparat. Ja mówię, Antek, możesz mi podać aparat? Aparat. Mój dziadek jeszcze mówił, że aparat telefoniczny. Na mojego syna aparat to jest nazębny. To, wiesz, to jest w ogóle... Tak. Wiesz, to... Ja też bym nie zrozumiała może tak aparat. To gdzie? Właśnie, podaj mi mój aparat, a ty gdzie jakiś aparat. Słuchaj, szampan pod górkę mam. Masz podgórkę? Miałaś podgórkę? Tak, ja się właśnie śmieję, że ta piosenka Szampan to jest tak ciągle aktualna w moim życiu, że jak ją będę śpiewać na Sylwestrze za... Nie wiem ile, ale myślę sobie, że będzie tak choli za mną ten szampan do końca życia, to będę tak się śmiała, że podgórkę mam całe życie. Ale wiesz co, wszyscy mamy. Teraz jak... No właśnie. Ale jak z tego... Czy właśnie, co za... Znaczy jak, jakby... A może wiesz, to jest tak, że kto nie ma pod górkę, ten nie pije szampana? Może to jest tak, wiesz? Znaczy, ja tak tylko chciałam napisać o tym szampanie, że tak jest wszystko fajnie, że piję sobie szampana i wszystko się tak pięknie układa, a przy okazji to tak nie jest tak kolorowo, jak bym chciała i tak mówię dosyć ogólnie, ale to o to mi chodziło w tym szampanie, więc jak ktoś tak mówi, że Zuzia, fajna imprezowa piosenka, pisałaś super ekstra hitchona na imprezkę, a ja tak mówię, że co, przy tym się powinno tak płakać. Raczej, prawda? No, ale... To dużo osób czai, a niektórzy nie czają, ale to może też dobrze, każdy tam swoje. Słuchaj, ale na dobrą sprawę, kurczę, no masz w sobie, wiesz, jak musiałaś mieć w pewnym momencie takie przekonanie jednak o tym, że masz do tego dryk i jakiś taki rodzaj siły, który po tych jakichś twoich niepowodzeniach, jeśli mówię o tym wszystkich talent show, a może po prostu się okazuje, że one nie były skrojone dla ciebie, może to oni się mylili. Znaczy, no możliwe też, że nie zaśpiewałam jakoś pięknie, więc to wydaje mi się, że też o to chodzi, bo ja przyszłam, pamiętam, na casting z piosenką Sea, dwa razy przyszłam z piosenką Sea i jedna była z taką zamułą, że ja się dziwiłam, czemu oni nie uznali. Tak? Zamułą, w tym sensie, że taką zamulającą... Nic nie pokazałam, była taka ciągnąca się nudna, po prostu Sea to by tam wymiotła, a ja tak śpiewam le, wolno, komisja tam siedzi, tak kiedy skończy, myślę sobie, jestem przekonana nawet, że tak by było, więc chyba tak źle to zrobiłam wszystko, ale cieszę się, że tak się to potoczyło. No bo kurczę, jak się odpada, wiesz, od programu Mam Talent, no to znaczy co, że nie masz tego talentu? No w twoim przypadku, no to jest, nie. Absolutnie jest to, no na 1000% nie, więc mówię ci, że to może ich jakby, wiesz, to nie jest standardy, czy te są kiepskie, wiesz. Myślę, że dużo osób, też dużo moich znajomych, którzy mają takie wokale, że można tak się bardzo zadziwić, no to oni się też tak rzadko, to dużo zależy od tego, tak. No a ja mam takie podejrzenie, że mogłoby być tak, że wielu artystów, którzy by tam poszli, wielu znanych, których po prostu uwielbiamy, też by się tam może potknęli, bo to, wiesz, jakieś wyobrażenie jury o niewiadomie jakim głosie, a nagle się może okazać, że o talencie tyle rzeczy różnych decyduje. No, to na przykład ja nie przeszłam, ani no moim zdaniem ja nie przeszłam, bo po prostu też nie jestem jakąś bombową wokalistką, tak? No błagam naprawdę cię. Nie jestem. Nie no przez, więc, nawet tego nie mów. No. Więc tak to bywa, ale potem nagrałam swoje piosenki w studio i wyszło tak znośnie i tak ktoś usłyszał, potem powiedzieli, że ło, ty masz serio sto ileś tam piosenek, a mówię, że no, ciągle leżą w szufladzie, zrobimy coś z tym. No i tak się potoczyło, że w końcu się udało jakoś tak. No i bardzo dobrze. I mamy dzięki temu po prostu ciebie i należy się cieszyć, więc myślę sobie, że bardzo fajnie, że cię wywalili stamtąd, bo jesteś tu i wspaniale się ciebie słucha. Słuchacie Radia Z, Sanach, Siła Muzyki w Radiu Z. Mam pytanie. Posłuchaj, bo chciałem się spytać o
O ten twój głos, bo ja sobie bo wiesz, ja tak technicznie nie umiem tego dokładnie opowiedzieć, ale o tak zwaną folkową nutę, nazwijmy, bo folkową, ale można też powiedzieć taką jakby wiejską nutę. Przepraszam, że ja tak... Wsiową. No tak, coś takiego, ale zresztą sama mówiłaś o tych kurkach, krowach tak. I kogutach, ale to jest szczególnie w piosence loki nakręcone... Proszę pana, tak? Tak, tak, no. Tak. Kiedy ten serio? Taki... A, bo tam, jest tam są takie po prostu interwały, moim zdaniem, w refrenie. To, a czy widział pan, stoję sama tutaj. O, to jest takie kurko-krowo śpiewanie, tak. Jakbyś rzuciła proso kogucikom i tym. No. Ja strasznie lubię. Ja tak lubię, niektórzy tak w piosence mojej najnowszej Nosory, tam śpiewam tak, że pięścią o stół nie mogło... A nie, coś tam. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. I tutaj amory! O, to jest dobra. O, takie drżenie jakby w tle. Skąd to się bierze? Czy jakby gdzieś to zmuszasz się do tego? Czy to jest swoje naturalne brzmienie głosu? Czy to jest jakieś, nie wiem, gdzieś zasłyszane kiedyś, podłapane? Co to jest? Że tam ci coś z tyłu drży. Nie umiem tego nazwać, ale ja to słyszę, czuję i aż tutaj fala poszła. Może to przez wibracje? Nie wiem, ja właśnie tak myślę, że też z angielskiego jakoś przeszło. Ja śpiewam po angielsku dużo. Właściwie to od początku śpiewam tylko po angielsku i ten polski nagle przyszedł do mnie tak rok temu i nie dłużej, 2 lata temu może, no to tak czuję, że mi trochę się przeniosło jakby z tego angielskiego takie te, już słyszałam kilka opinii, że tak naucz się śpiewać, bo tak dykcję masz słabo, to tak mówię, że no przepraszam, ale po prostu taką mam manierę też chyba. Ale gdzie właśnie dla mnie ten taki, nazwijmy to folkowy zaśpiew, ten taki kurkoprosowy i tak dalej, to co gadaliśmy, to właśnie to jest bardzo polskie. To mi, bo wiesz, bo moja znajoma śpiewała taką jakąś piosenkę, właśnie zawsze się śmiała, ona mówi, weź mi tu babę, zrób, i ona śpiewała, co ja pocznę z moim losem, mam chłopaka z krzywym nosem. Go chciała pocałować, musiała mu nos prostować. I ona właśnie takim, jakby gdzieś tam jakąś, jakby ktoś jakąś taką, wiesz, że są ci kobziarze, jakby ktoś tą kobzę połknął, coś takie, gdzieś tam z tyłu. A, i to słyszysz u mnie. Tak, tak, znaczy nie, u ciebie lepiej. Bo, nie, ale ja wiesz... No, znaczy ja to rozumiem, ja widzę, że to robię i tak słyszę, że to robię i jakoś nie chcę tego tak eliminować, jakoś mi tak jest wygodniej też chyba tak śpiewać po prostu. Ale nawet... to jest piękne, to w ogóle nawet wiesz, nie. Słuchaj, już gdzieś w ogóle na YouTubie oglądałem jakąś głęboką analizę twojego głosu przez jakąś, nie wiem, analityczkę głosu, panią muzykolożkę, która rozkminia każde twoje, wiesz, na jeden dźwięk. Tak, dokładnie, wczoraj to oglądałem, że ona mówi... O, tutaj posłuchajcie, niesamowite. I tamten gdzieś tył ten podróż, wiesz, on analizuje jakby twój głos. Ja tak nie umiem fachowo, wiesz, a już masz takich gości, którzy, wiesz... To ja tak nawet próbowałam śpiewać sobie w domu bez tego dziwnego, te amory, tutaj amory, to... Amory! No ale wiesz, u mnie to jest zapalenie gardła, wiesz, no. Ale ja próbowałam i tak było amory, ry, nie wiem, może tak nosowo, że tak, nie wiem co. Słuchaj, a powiedz mi, jak mogę z taką energią, którą masz, ja to cały czas powtarzam, bo jakby wiesz, wszystkie kolory tęczy to je we mnie uderzyły, śpiewasz jednocześnie, ja na imię niewidzialna mam. Jak to w ogóle zostać? Czy niewidzialna mam, czy jakby osoba niezauważalna, że to była jakaś twoja cecha, tobie się przydarzyło, tak się wydawało, że jesteś taka przezroczysta? Tak, ja zawsze taka byłam. No, naprawdę? Teraz to tak się zrobiło po prostu jakoś więcej tak dookoła mnie osób i takich pytań, komplementów, tak słyszę, więc jakby... Lubisz to? Lubię, ale się dziwnie czuję i często czuję, że tak nie zasługuję na takie komplementy. Jakby w sensie to po prostu to już takie duże słowa i dla mnie są za duże. I tak czuję, że to nie wiem. Tak, bo bym tylko nigdy nie pomyślała, bo tak słyszałam, że właśnie, że żebyś tylko Zuzia zawsze była troszeczkę taka krytyczna względem siebie i tak mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż naprawdę ja już tak cały czas tylko słyszę głosy w mojej głowie, jak beznadziejnie, to słabo, to coś. I tak myślę, dobra. Oj, żebyś nie przesadziła, tak, już siebie tak nie biczuj, naprawdę, bo nie, wszystko jest super, ale też wiesz, no, ja wiem, że to trzeba gdzieś tam wypoziomować, bo może być tak, że albo się tak sobą zachwycisz, że już uznasz, że jesteś divą i nie wiadomo co, wiesz, albo z kolei pójdziesz, wiesz, że zawsze źle, nie może. No, ale nie, czasem dobrze, nie mogę się doczekać mojej płyty, epki, wychodzi pod koniec października i naprawdę to się nie mogę doczekać, czuję, że to jest... Teraz będą luźne pytania z internetu, na wieść o tym, że będziesz. Kompletnie szaleństwo po prostu odpalamy, włączamy i na przykład, uwaga, takie pierwsze pytanie. Co masz na tapecie w telefonie? Na tapecie...
Ojej, nie pamiętam. Mam zdjęcie z wakacji. Myślałam, że sięgasz po mój telefon. Nie. A, że tak, że gdzieś, że już jest tutaj. Tak, że mam taką długą rękę wyćwiczoną social distance, wie, że sięga dwa metry dalej. Mamy takie zdjęcie z wakacji, z takiego domku nad morzem. A co masz w tej chwili w kieszeni? Mam puste kieszenie, zawsze mam puste kieszenie. Pustka w kieszeniach. A jaki jest twój ulubiony serial? To jest dobre pytanie. Ja bym powiedziała, że bardzo lubię Friendsów oglądać zawsze, tak? Jak mam wolną chwilę, to do śniadanka lubię sobie nawet tak do kawki obejrzeć sobie odcinek Friendsów. I BoJack Horseman to jest strasznie fajne. Też serial bardzo fajny, nie wiem, czy tak kojarzysz. Wiesz co, akurat tego nie oglądałem, bo Friends... To takie fajne, takie... Ale to wiesz co, kurczę, ty jesteś za młoda na Friendsów. Czy nie? Tak myślałam, jak na początku... No właśnie, bo to jest jednak, wiesz, kurczę, taki klasyk, ale sprzed tylu lat nie znalazłam jakichś tam sobie nowocześniejszych seriali, wiesz. W gimnazjum, tak pamiętam, że w gimnazjum właśnie tak wszyscy mówi, Friendsów oglądaj, Friendsów! A ja mówię, że nie, no gdzie? Że mi się to nie spodoba. A potem tak się wkręciłam, że jak już obejrzałam, to żałowałam, że obejrzałam, że nie mogę jeszcze raz obejrzeć po raz pierwszy. Uwaga, gdybyś była zwierzęciem, to jakim? Foką. Ojej. Albo sarenką. Ostatnio właśnie byłam na swoje urodziny, poszliśmy do zoo, jak byliśmy w Opolu, to właśnie tam spędzałam swoje urodziny i tak mówię, że co, gdzie mamy tu pojechać? Oni mówią, że zoo, chodźmy do zoo. I to było strasznie śmieszne, bo jak wysyłałam zdjęcia moim tam przyjaciołom, że patrzcie, jestem zoo, mówię, o, Zuzia, 9-latko to od ciebie, 8-latka, spędzę swoje urodziny w zoo. A tam uwaga, foki. Ile masz tajemnic? Ja już nie mam tajemnic. Już ten wywiad spodobał, że już ich nie ma. Okej, uwaga. Na co chciałabyś mieć więcej czasu? Na komponowanie bardzo. I na jedzenie. Na jedzenie i komponowanie. I imprezowanie. Mam dużo czasu na imprezki, tylko nie mam ochoty imprezować. No jakoś idę spać od razu. Po 12 w oczy mi się zamykają, rozmawiam z kimś i tak ziewam ciągle. Wszyscy mówią, że party killer z ciebie, Zuzia, mówią. No to ja tak mam 53 lata, to mi chce się ziewać, ale to naturalne. Ty musisz szaleć do 6 nad ranem i na wywiad od razu. A miałem tutaj takich, nie powiem tak? Kto. Byli tacy, co przyjechali, oczy na zapałki, wiesz, kawa i... A tu jeszcze taki oddech, wiesz. Byli tacy. Nie powiem kto. Dobra, uwaga. Najnudniejsza czynność. Najnudniejsza czekanie na... Na teledyskach. Bardzo nie lubię, jak się wszyscy ustawią. Jezu, czyli czekanie na ujęcie. Tak. Ja tak jestem już gotowa, siedzę i czekam. I tak patrzę tak pół godziny później. To dobra. Czyli ty już byś chciała, okej. Okay. Tak, uwaga, tak. Najwcześniejsze wspomnienie w życiu? Najwcześniejsze? Ale to są trudne pytania. To bym powiedziała, że... jak robiłam taki występ swój nad morzem. Kiedyś było tak fajnie. Moi rodzice zapraszali wszystkich naszych takich znajomych rodziców właściwie i ich dzieci. Ja byłam taka malutka wtedy i właśnie wszyscy przyjeżdżali, robiliśmy teatrzyki. I wujek to przegrał na gitarze i przy ognisku wszyscy tam tańczyli, śpiewali tak bombowo. Dobra, jakiego pytania masz już dość? Cholera, powinienem od tego w ogóle zacząć. Pewnie je zadałem, coś czuję. No. Dość, właściwie to często czuję, że się powtarza to z tym, skąd się wzięło to. Myślałam po prostu, że wszyscy będą wiedzieć, dlatego to z tym Sanach, skąd się wzięło. Ale jeszcze trochę pogadasz i potem już będziesz mówiła... A myślałam, że to jest takie oczywiste, że tak, wszyscy to zaczynają. A jednak tak pokombinowałam chyba może za bardzo. Sanach i to H na końcu, to może rzeczywiście to zbyt przekombinowałam. Nie, no już teraz nie zmieniaj. No bo co byś musiała tak? Teraz, nie wiem, odkręcić, to nie byłam chciałabym... ja i te... Zuzanna, no Irena bym chciałaś nazywać. Irenach? Tak. Mam tak, na drugie mam Irena i chciałabym właśnie, tak, miałam taki moment, Zuzanna Irena. Tak. Słuchasz Zuzanny Ireny? To bardzo tak, tak, ale Irena to rzeczywiście tak nas przenosi troszeczkę tak. W czas tych Friendsów, a może nawet jeszcze wcześniej, wiesz? W kawiarenki, tudzież, wiesz, tak. Nie ma dzikich plaż. Mam pytań w Radiu Z. Słuchaj, bo chciałem porozmawiać z sobą o, wiesz co, Opolu, o ciśnieniu opolowym, o sukcesie opolowym. Która z tych nagród jest najważniejsza, które dostałaś? Czy można tak w ogóle mówić? No właśnie nie wiem, chyba nie można. Bo ile nagród? Powiedz. Cztery. Cztery?
Ja naprawdę z każdej się tak cieszę, bo po prostu nie spodziewałam się, zwłaszcza od też tych zaiksowych zupełnie, jeszcze tych dziennikarzy, to na maksa się nie spodziewałam. Od opora do opora, żadnej się naprawdę nie spodziewałam, więc to było dla mnie taki szok, że ja w ogóle aż do momentu, kiedy tak wchodziłam na scenę, w ogóle nie wiedziałam, czy ja wygram, tak, to był ten od opora do opora. To pamiętam, że właśnie tak stałam, to mówią, Sanach, słuchawki, Sanach, statyw, chodź tutaj. Nikt mi nie powiedział, że masz śpiewać, że masz coś tam, tylko ja tak się pytam Menago, ale to co, to tutaj artyści tak wszyscy się ustawiają ze słuchawkami? Tak. A oni mówią, tak, się ustawiają na górze, tam sobie, tutaj po bokach wszyscy się ustawiają. A ja mówię, że a dobra, to razem wychodzi. A potem się, Sanach! I ja tak wyszłam i mówię, taka byłam w szoku, byłam po prostu. Nie, bo tak co pomyślałem, że czasami są, wiesz, znaczy jeszcze pewnie wiesz sporo nagród przed tobą, ale co one robią, te wszystkie zaszczyty? Robią tak, że czuję większą odpowiedzialność za to, co jeszcze ja większą, wypuszczam. Tak? To jest ciężar? To jest... Znaczy, ja się akurat na ten moment nie boję o swoje kompozycje. W sensie czuję, że tak komponuję od wielu, wielu lat i jestem tak w miarę pewna, co mi się podoba, co jest fajne. Tak naprawdę, akurat pod tym względem czuję się zadowolona. Ale jeżeli chodzi właśnie o to, czego się uczę ciągle, czyli tutaj scena, stres, takie rzeczy, to ciągle tak panikuję. I to jest taki ciężar, że jednak skoro piszę i śpiewam, to powinnam wszystko robić tak idolo. I taka jestem bardzo wymagająca i czuję presję, że tak, że ma być idolo. Idolo, ładnie to mówisz. Ale posłuchaj, no dobrze, no to teraz o planach porozmawiamy, bo co teraz? No to znaczy teraz, rozumiem, są te nagrody, teraz co im teraz dajesz tym wszystkim? No. I teraz to będzie, że czekają. Bombowo będzie, naprawdę, zaczyna się czas mojego życia. Niesamowite jesteś, jak to mówisz, Boże Święty. Kurczę, że ja taki nie byłem, jak miałem tyle lat. Po prostu powinienem mówić, będzie bombowo i będzie to czas mojego życia, a ja taki jakiś wystraszony, cholera. No. Pożycz mi trochę tego. Znaczy, no. Ja mówię, że będzie bombowo, a potem płaczę wieczorami, więc to tak jest, ale naprawdę. A ja mówię, że nie bombowo i płaczę też wieczorami. No ale dobrze, ale tacy ludzie właśnie jak ty, słuchaj, to pomyśl sobie o tym, że mimo, że to coś jest z tego tak, że tacy ludzie jak ty ocierają łzy i tym, co robicie, wiesz? To jest takie prawdziwe i fajne. No, znaczy po prostu ja jestem panikara. Wątpię, zastanawiam się, czy inni też tak mają, którzy są na podobnym miejscu, tak w sensie tak mierzą się z opinią innych ludzi tak bardzo. To się zawsze ja już nie powiem, bo ja już jestem, wiesz co, dziadek i to mogę, wiesz, ale to może tylko powiedzieć po prostu, że nie spuszczaj z tonu, bądź taka, jaka jesteś z tym uśmiechem. Myślę sobie, że to jest tak prawdziwe, że jak ktoś się na to nie załapie, to znaczy, że jest leszcz. No i już, no, po prostu. No, muszę tak się, jeszcze taką skórę muszę sobie tak wyrobić. Tak czuję, że to by się wyrobi. Wyrobi się na pewno. Ale też wiesz co, nie zadręczaj się, nie czytaj za dużo. Rób tak, jak robisz. No i to o planach powiedz. O planach. Będzie epka. Cudowne. Epka, dzisiaj... co to jest epka? Epka, taki mini album. Ja po prostu... Mini album, bo nie zaszalałam jakoś tam, ale zaszaleję w następnym roku. Dobrze. Na początku, bo będzie drugi album mój. Tak, więc to będzie się działo i naprawdę dzisiaj rysowałam okładkę swoją. Nawet rysujesz swoją okładkę? No już daj komuś zarobić, no naprawdę, dziewczyno. No dobra, zostaw te. Masz fortepian, skrzypce, głos, to jeszcze jest cholera, by rysować okładkę. No, okładkę tak. Tak, rysowałam sobie, to nie było trudne, więc taka zajawka, że to ja rysowałam nie całe, ale tak połowę. No. Czyli kiedy to? Pod koniec października. Dobra, powiem. 23 października. Dobrze, to 23 października. Słuchaj, to my teraz wobec tego, bo właśnie piosenka no sorry, to ja tak no poczułem, co ona ma problem z sorami? Czy była na sorze, co jest z tymi sorami? Że to może taki hymn powinien być, wiesz? Ci, którzy mieli jakiś problem na sora. Więc my teraz zagramy no sorry w Radiu Z. Dobrze? Zgadzasz się? No, dobra. Ja życzę ci powodzenia i no, bądź taka, jaka jesteś, i to jest cudowna sprawa, naprawdę. Dziękuję. Byłem takim jakby zaciekawiony tobą, a kończę rozmowę jako twój fan. No
No ale super. Także ja zaraz jadę i czekać pod twoim hotelem. No tu idziesz pod domem. To się widzimy. No też ja. To ja, Szymon, daj Sana, chodź do mnie, daj autograf. Tak, ale czyli się widzimy, dobrze. Zaraz się widzimy. Słuchajcie, Radia Z, Siła Muzyki Radio Z i piosenka. To ty zapowiedz może ją. Dobra, no sorry, leci. Tak, to zapraszam do słuchania mojej piosenki No Sorry. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a jak nie, to no sorry. No właśnie. No właśnie. To był program Nie Mam Pytań. Dziękuję. Nie Mam Pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.